kochani, witamy Was serdecznie w domu, w Międzynarodowym Domu Modlitwy w Kansas City, gdzie trwa nieustająca modlitwa i uwielbienie od ponad 10 lat. Zakończyliśmy właśnie trzecią edycję programu dla Polski w IHOP. Jest z nami Tania, nasz gość z Ukrainy, i Magda, która ma polskie korzenie i mieszka w Kansas City, jest częścią Międzynarodowego Domu Modlitwy. Chciałem się Was zapytać, jakie są Wasze wrażenia z tego czasu, który mieliście okazję, Tania troszeczkę krócej, Magda troszeczkę dłużej, w Domu Modlitwy w Kansas City, z tego czasu, który mieliśmy dla tej całej grupy Polaków? No, dla mnie osobiście to po prostu był taki czas, te 10 dni po prostu były takie ważliwe, że taki czas miał, kiedy Pan Bóg po prostu zmieniał moje serce, zmieniał moje pomysły, przy to modlitwa, która trwa 24 godziny, trwa i te takie niesamowite, taki duch poświęcenia siebie dla Pana Boga. Dla mnie to było takie bardzo ważliwe świadectwo tego postu i tej modlitwy, które po prostu dotknęli mojego serca bardzo, bardzo głęboko i czuję, że Pan Bóg stały coś zmienia w moim sercu, nawet teraz. Ja tutaj mieszkam w Stanach, ale bardzo mi się podoba, że Polacy tu przyjeżdżają do naszego Missions Base i że naprawdę mogą dostać trening i w ogóle być z Bogiem i się modlić i być wstawiennikami na Polskę. I w ogóle wiem, że to jest ważne i że Pan Bóg naprawdę ma plan dla Polski i zawsze jest miło, jak tutaj Polacy przyjeżdżają, żeby dostać trening tutaj, żeby się modlić i naprawdę zobaczyć Boga. Kochani, w przyszłym roku, w 2010, będzie organizowana czwarta edycja programu dla Polski Międzynarodowym Domu Modlitwy w Kansas City. Co chciałybyście powiedzieć osobom, które zastanawiają się, czy przyjechać na ten program, czy rozważają odwiedzenie Kansas City? No, jeżeli krótko, to po prostu takie moje świadectwo, że doświadczyłam tu po prostu podczas modlitwy Boga, przed którym po prostu chce się tylko jednego. Upaść twarzą na ziemię i mówić, że jesteś święty. Jesteś święty. I to dla mnie było niesamowite przeżycie i chcę po prostu zachęcić, że jest to warte przyjechać. Jest to warte przyjechać, żeby przeżyć coś nowego z Panem Bogiem. Coś, co po prostu dotyczy głęboko Twojego serca, Twoich umysłów. Ja bym powiedziała, że żeby mieć relację z Jezusem, to jest najważniejsze i że Jezus naprawdę żyje i on pragnie, żebyśmy byli z Nim jak najbliżej. To naprawdę, chciałabym, żebyście przyjechali i zobaczyli, co tutaj się dzieje w Kansas City. Dziękujemy serdecznie, dziękujemy za rozmowę. Zapraszamy w 2010 roku. Zapraszamy. Tak. Zapraszamy. Dziękujemy.